A więc, moi drodzy, mamy nową tradycję. Będziemy rozdawać t-shirty za free pod każdym nowym odcinkiem. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się swoim zmysłem wzroku, jak jaszczą. Będziecie nad swoją ofiarą. A waszą ofiarą, moi drodzy, są nasze loga, które będą pojawiać się przez całą emisję naszego odcinka. Policzycie, podacie wartość i odbierzecie t-shirt za free. Siemanko, cześć, witajcie w kolejnych autodetalingowych testach. Moi drodzy, dzisiaj testujemy najtańszą polerkę Dual Action, jaką znalazłem na rynku. Jest to prawdopodobnie jakaś nowa firma, która pojawiła się na Allegro, dlatego też, że w sumie nie jest z Polski, moi drodzy. Opis jest polski, ale firma, która wysłała mi tą paczkę, bodajże przychodzi z Holandii. Więc o tyle jest to ciekawe. Mamy tutaj w sumie holenderski-polski kolaborację holendersko-polską. Jak ona się nazywa? Nazywa się Vonroc. Żebyśmy znaleźli tą nazwę jeszcze. O, Vonroc. Go green with Vonroc. Dlatego, że opakowanie może jest go green. Nie wiem. W sumie bardziej oni tutaj się podniecają tym, że jest to realnie jakaś forma together, my budujemy czystszą przyszłość i coś z czyszczeniem oceanów, jakieś napierdoły. Okej, wszystko jest fajne, tylko tutaj w sumie nic nie ma o tym konkretnym sprzęcie. Na pewno te opakowanie nie zachęca, chociaż taka fajna czcionka tutaj dosyć ładnie się to prezentuje, ale nie zachęca tak na pierwszy rzut oka, a na pewno nie mówi i nie zdradza, co tam wewnątrz jest, bo nawet tutaj nie jest napisane, że jakiś, chociaż jakby to było napisane, że maszyna polerska, tak, po angielsku rzucone dwa słowa. No ale nieważne, moi drodzy. Sprawdźmy zatem, co znajduje się w środku. A w środku mamy taki oto fantastyczny, fantastyczną broszurkę. Do tego mamy instrukcję, oczywiście nie będziemy jej czytać. Mężczyźni nie czytają instrukcji. Tutaj mamy worek na buty dla dziecka do szkoły, nie, oczywiście na naszą maszynę i zobaczmy, jak ta maszyna jest wykonana. Moi drodzy, 219 zł. Najtańsza maszyna typu Dual Action, jaką testowaliśmy. O, oddzielnie będziemy mieć dysk. Pierwszy raz się z tym spotykam. Tutaj chyba chodzi o to, żeby zaoszczędzić właśnie na wysokości chociażby samego opakowania. Bardzo mądre. Już się bałem, że w środku nie ma dysku. Koniec testu by było. Nie będę Wam nawet mówił, nie będę się chwalił tym, co się ostatnio wydarzyło, jak kupiłem... O, mamy tutaj kaptureczek, już ściągam. Jak kupiłem, moi drodzy, dla Was polereczkę do testowania z lidlowskiej firmy Parkside. Okazało się, że tam są potrzebne akumulatory, ja o tym wiedziałem. I byłem pewien, że będzie pasować z jednej z polerek, które tutaj mamy. I okazało się, że nie pasuje. I teraz nie mam akumulatora, nie mam ładowarki do Parkside'a, a mam maszynę polerską i nie mam jak dla Was przetestować, bo sama maszynka kosztowała pakę 50 i teraz, żeby uzupełniać to wszystko tylko po to, żeby nagrać test, no jest to przesadzone, więc będę musiał to zorganizować od jakiegoś znajomego. Co dostajemy? Dostajemy Dostajemy pada na rzep, który jest tutaj, no jest po prostu, jak chodzi o jego jakość wykonania, w ogóle jest zagięty, nie wygląda źle. Ciekawe, ile wytrzyma w czasie pracy. Mało tego, nawet nie ma dziurki, która by tam odprowadzała temperaturę. Tutaj w sumie też naczpień nie ma. No, więc tutaj może tak dobre chłodzenie jest zewnętrzne, jak chodzi o to, że to nie jest nam potrzebne w ogóle. Jak chodzi o maszynkę, no powiem Wam szczerze, bardzo ciekawa, jak chodzi o tą samą konstrukcję. No tutaj mamy totalnie płaski element, tak? W sumie z tym się jeszcze nie spotkałem. Maszyna jest krótka ogólnie, czyli należy do tych krótszych maszyn. Nie widzimy jeszcze skoku, zaraz zobaczę zresztą, jaki tu ma skok. No, skoku nie zobaczę, bo nie jest zapisany, więc trudno. Jak chodzi o samo odchylenie, zobaczymy, czy jest duże. No, moi drodzy, możliwe, że jest 15. Trzeba było tak naprawdę zmierzyć, a najłatwiej byłoby jeszcze sprawdzić to w instrukcji, czyli jednak będziemy musieli się posiłkować, bądź też wejść i sprawdzić u wujka Gogla. Przeglądamy. Jedyneczka. Bezpieczeństwo. Parametry. 1,9 kg, czyli lekka. Wibracja jest podana, to nas nie interesuje. A skoku, moi drodzy, nie widzę. Czyli nie posiada żadnego skoku. Przynajmniej jest nieopisany. Czyli według producenta nie ma on znaczenia. Jest tak dobra, że skok nie ma znaczenia. Mogą być nawet odchył 1 mm, 15, 20, 100, a i tak będzie dobrze. No i fajnie. Mamy dodatkowo tutaj taki oto gadżet do przytrzymywania, właściwie do wiązania naszego kabla. Znany, lubiany, chociażby z ładowarek, a jakoś nieprowadzony przez innych producentów, którzy za ten sprzęt biorą dużo większe pieniądze, co jest dziwne. A teraz zobaczmy, jak ona dodatkowo tutaj wizualnie wygląda. Powiem Wam szczerze, no czuć troszeczkę ten chiński plastik, no ale jak za 219 zł, to pachnie całkiem przyjemnie jak na takiego młodego kawalera. Zielony kolor, wzbudza zaufanie, gumowana rękojeść jest z porządeczku, kabel, moi drodzy, nie oszczędzali, naprawdę. Kabel dość długi, liczmy, że w granicach 3, może ponad metra, więc wystarczający. Włącznik chodzi ładnie, pokrętło ma charakterystyczny dźwięk, sam odlew tutaj przy pokrętle zostawia wiele do życzenia, albo chociaż trochę do życzenia, ale cena, kształt, gumowanie, naprawdę tutaj wszystko się zgrywa. Zobaczymy jeszcze to odchylenie, oczywiście jak ono będzie pracować. Trzeba będzie po prostu polerować, w sumie dla nas to nie ma znaczenia. Zobaczymy jak ona działa, jak funkcjonuje. Odpalamy tutaj, mogę, dlatego że auto i tak będzie przechodzić korektę lakieru. Jest dla Was specjalnie do testów. Długi kabel, tak jak mówiłem wcześniej. Nie jest najgorszy jak chodzi o sam kabel. Nie ma dramatu. Czasami są takie sztywne, twarde. Tutaj dosyć elastyczne. Idę po ich gąbeczkę, przetestujemy sprzęt na ich gąbce. A może i nie, za miękka jest. Weźmiemy może troszeczkę twardszą gąbkę i dodatkowo pastę, no jakąś tłustszą, może One Step II albo Finish. I spotykamy się za chwilę. A więc, moi drodzy, uzbrajamy już naszą maszynę. Jest i padzik. Nakładamy pastę i przechodzimy zaraz do korekty. Jak chodzi o nasz element testowy, no jest w stanie, może nie agonalnym, ale dosyć mocno wprysowany. Będziemy porównywać do lewej strony maski, nawet nie musimy robić tutaj obszaru roboczego, który miałby wyznaczać różnicę, bo będziecie widzieć jak najbardziej lewą stronę do prawej. Rozkładamy pastę i będziemy też nasanczać i wygnować do padu, bo aż szkoda pasty. Będzie to wystarczające do porównania tutaj siły. Robię, moi drodzy, najwyższe obroty, dlatego że nie wiadomo z której strony tak naprawdę się to zaczyna. Skok według mnie jakaś 9, 8, ale trochę wariacik. Ładnie pracuje jak podróżniki, mocna. Wibracja dosyć duża, aczkolwiek nie jest przejmująca, dlatego że skok jest mniejszy niż 15 mm. Stąd też mimo tej dużej mocy teoretycznie tego silnika ta wibracja nie jest na tyle potężna, aczkolwiek osa jest tego, tak? Brzęczy, działa, nie jest głośna, więc to jest mega pozytyw względem maszyn, które kosztowały 2, 3 czy 4 razy tyle, jak chodzi o ostatnie testy. No i zobaczmy, jak ona sobie tutaj poradziła. W sumie można powiedzieć, że to jest wielkość ADM Rollera, który testowałem. Tam bodajże był skok 8-9 mm. Przypomnijcie mi, może 9. Napiszcie w komentarzach albo sam to sprawdzę. No ale odpowiednik sporo tańszy. Zobaczymy zatem jak wygląda. Idę po mikrofibrę. Zaraz odpuszczamy i sprawdzamy. A więc moi drodzy, przechodzimy do odpuszczenia. I zobaczmy co tutaj się dzieje. Jezu, korekta na bardzo wysokim poziomie. Używaliśmy pasty finiszowej, więc tutaj nie spodziewam się jakichś niesamowitych rewelacji. Jednocześnie, mimo tego, może pokazać, na ile ten lakier został odświeżony i na ile zostały ścięte drobne zarysowania. Bardzo przyjemnie, moi drodzy. Maszyna dobrze pracuje. Lewa, prawa strona, zaraz Wam zresztą pokażę, co będzie tak stać. Możecie mi nie ufać, nie wierzyć. Ale raczej nie, skoro taki czas już jesteście z nami. Lewa i prawa strona. Rzucamy na 1. Niech złapie ostrość teraz. I lewa. I prawa, moi drodzy, strona. Czyli widać, że sporo tych drobnych zarysowań zostało usuniętych. Oczywiście wszystkie osady, które były na tej masce, ona jest tak naprawdę zawsze tylko przecierana do testów i auto cały czas stoi, łącznie z drzewami, ale to jest wszystko widoczne de facto na naszych chociażby nadkolach, które tutaj są. No jest dramat, jest dramat. Więc odświeżenie i korekta lakieru jest możliwa. Tak, moi drodzy, wygląda maszyna Vonroc, poczekajcie, teraz jeszcze nie wiem czemu, Vonroc. Ciekawa, najtańsza aktualnie na rynku, aczkolwiek z mniejszym skokiem niż Jula, która kosztuje 30-40 zł więcej w promocji. Jeżeli chcecie odświeżyć swój lakier, po prostu, o tak, można powiedzieć, na podwórku, bieżące auto detali takiego swojego pojazdu, nałożenie jakiegoś wosku, tego typu tematów, lekka, przyjemna, krótka, z mniejszym skokiem, ale skutecznym, z możliwością przeprowadzenia korekty lakieru. Czy do wykorzystania w studiach autodetalingowych na co dzień? Na początku drogi w studiach autodetalingowym jak najbardziej można byłoby wykorzystać tego typu maszynę. Jeżeli nawet otwierałby studio, no to możesz potem wrzucić sobie obroty na poziomie 1, 2 i rozprowadzać woski płynne albo i nie. No tak, jest lekka, jedną ręką można. Nawet fajnie, że ją kupiłem, dzięki temu właśnie będę miał do wosków do rozłożenia. Więc też jak najbardziej będzie się nadawać, plus ten długi kabel. Jestem miło rozczarowany, moi drodzy. Czyli tania maszyna, która rzeczywiście do czegoś się nadaje. A rozczarowania? W sumie nie ma. Tak, teoretycznie. Jak chodzi, może ten skok jakby był większy, ale za to mamy bardzo krótki korpus, który jak najbardziej się nadaje jeszcze do innych celów, który można powiedzieć, że to wyrównuje tą teoretyczną stratę, ale nawet silnik jest tak mocny na tej 9 czy tam 8 skoku, że potrafi i tak sobie poradzić z tymi drobnymi zarysowaniami. Sądzę, że jakbyśmy rzucili tutaj mocniejszą pastę, to potrafiłaby jeszcze coś pokazać. Mało tego, w sumie koniec testu, ale zróbmy to. A co nam szkodzi? Ja mam czas, jestem tutaj dla Was, moi drodzy, a Wy jesteście dla mnie, więc użyjmy pasty mocniejszej i zobaczmy, co ona potrafi. 400, freeline, dbam o zdrowie. Dlaczego na tej gąbce, moi drodzy? Dlatego, że wpływ pasty finiszowej nie będzie, jak chodzi o siłę ścierną. Dodatkowo jest to gąbka dosyć zbita, dosyć twardawa, więc jak najbardziej możemy sobie tutaj pozwolić. Tym bardziej, że nie jest mocno nasiąknięta, jeszcze nie jest miękka, nie ma tutaj temperatury, więc można powiedzieć, jest sztywna. Sztywny ziomeczek z niej. Przechodzimy zatem do oficjalnego, inauguracyjnego inspekcji odpuszczenia pocketingu. No i poziom korekty bardzo fajny. Siła jest odpowiednia. Po 400 teraz zobaczycie ten pazur. Poproszę o kamerę. I cyk, moi drodzy. Co tu się zmieniło? Tak jak widzicie, sporo zarysowań zostało wyciętych. Naprawdę nie powstydziłbym się takiej korekty odświeżającej na lakierze. Lewa strona nieprzyjemna, a prawa dość już ładna. Weźmiemy sobie jeszcze lampeczkę inspekcyjną i zobaczymy, jak wygląda. Dzisiaj, moi drodzy, zamówiłem nowe lampki inspekcyjne, które też będziemy testować. Naświetlacz z kanglipa ręczny, więc będzie to też coś nowego, ciekawego. Bardzo ładnie, gładko pod lampką inspekcyjną Tutaj prezentuje się nasz lakier, wydatnione ziarno, no po prostu wykonana korekta, ale tutaj tak jak widzicie są ryski, nie wygląda to zbyt przyjemnie i ładny lakier. Oczywiście nie jest to zasługa naszej maszyny, moi drodzy, tak stricte, po prostu ona umożliwiła nam to, czyli większość maszyn, które normalnie funkcjonują, a właściwie wszystkie maszyny, które normalnie funkcjonują, są dobrymi maszynami, doprowadzą dokładnie do tego samego efektu, ale tutaj możemy co najwyżej odwołać się do ich skoku, który jest mniejszy niż tych maszyn, które ostatnio testowaliśmy. Jednocześnie na tym lakierze, na tym aucie, o tej twardości, o tej kombinacji padu i pasty dał zadowalający rezultat. Moi drodzy, a więc wciśnijcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Jeżeli chcecie wygrać t-shirt Pro Detailer, wystarczy, że policzycie, ile przez trwanie całego materiału pojawiło się naszych luk w tle, czyli tej buzi, którą mam po prawej stronie, ale nie mówimy oczywiście o tych logach, które są na ścianie, tylko będziecie widzieć loga, które wyjeżdżają z każdej strony ekranu, które się pojawiają, znikają. Je wystarczy policzyć, podać i jedna osoba z Was będzie wylosowana w kolejnym odcinku do uzyskania za darmo takiego t-shirtu, który bezpośrednio dla Was prześlemy. Tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych produkcji, siemaneczko i cześć detailingowe świry.